Gość po ósmej. Jacek Tokarczyk, witam Państwa i zapraszam na program Gość po ósmej. Dziś naszym gościem jest wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, profesor Piotr Gliński. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Panie premierze, Pana wizyta w Łodzi związana jest z premierą wyjątkowej produkcji, wyjątkowego filmu, ale zanim o sam film, chciałem zwrócić uwagę, że spotykamy się twarzą w twarz. Możemy spotkać się w teatrze przy udziale publiczności. Nareszcie kultura oddycha. No mam nadzieję, że ta pandemia już naprawdę ginie. Dlatego też mogłem do Łodzi przyjechać, bo bardzo dawno mnie tu nie było, bo byliśmy wszyscy zamrożeni czy zmrożeni i koncentrowaliśmy się na walce z pandemią. Mam nadzieję, że w tej chwili już będzie lepszy świat, bardziej otwarty na wszelkie przejawy funkcjonowania kultury. W Teatrze Wielkim wyjątkowa premiera, tak jak wspomniałem, wyjątkowego filmu o ważnej postaci dla polskiej historii. To chyba ważne, by w taki sposób przystępny dla widzów za pośrednictwem filmu mówić o tych ważnych dla polskiej historii postaciach. Tak, ja myślę, że film, czy w ogóle medium artystyczne to jest najlepszy wehikuł, który takie opowieści może przekazywać, bo to jest opowieść szalenie trudna o heroicznej postaci, o bohaterce w czasach pogardy. Pani Stanisława Leszczyńska, położna w Auschwitz, przyjęła 3000 istnień ludzkich. Uratowała te dzieci, uratowała matki. To niebywałe, tym bardziej, że tam przedtem dzieci były eksterminowane. Kobiety w ciąży były zabijane, nowo urodzone dzieci też były zabijane. To było piekło, także i później, gdy działała Łodzianka, pani Leszczyńska. Wyjątkowa postać, o której trzeba przypominać. Ministerstwo Kultury sfinansowało powstanie tego projektu i tego filmu. Trzeba cały czas mówić o takich postaciach, które gdzieś są zapominane w Pana ocenie? To jest oczywiste, tylko faktycznie ma Pan rację, że nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że my współcześnie nie jesteśmy w stanie sensownie żyć bez świadomości historycznej, bez odnoszenia się do tego, co było, do ludzkich wyborów, jakie były przed nami. No, tym się różnimy od innych żywych istnień, że mamy zdolność do refleksji, do wyboru. Mamy także niestety predyspozycję do tego, żeby popadać w pewne pułapki egzystencjalne. Trud istnienia, skąd się bierze, prawda? I żeby to wszystko przezwyciężać, to potrzebna nam jest refleksja o wartościach, o tym, jak w czasie najcięższym ludzie potrafili wybierać, bo to jest dobry przykład także dla współczesnych. O historii, a zwłaszcza o trudnej historii, można mówić w rozmaity sposób, aby dotrzeć do odbiorców. I jedną z takich form albo instytucji, które w ten sposób znakomicie prosperują, są muzea. No i właśnie, dziś ważne wydarzenie, podpisanie już najpierw był list intencyjny, teraz już podpisanie umowy bezpośrednio. Muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej. Powstanie takie muzeum w Łodzi. Czy znane są szczegóły? Ono już formalnie powstało. Podpisałem decyzję o powołaniu muzeum, o powołaniu instytucji kultury i o powołaniu na pełniącego obowiązki pana doktora Ireneusza Maja. To muzeum będzie prowadzone we współpracy, chociaż nie formalnej, ale takiej merytorycznej, z IPN-em, przede wszystkim oddziałem łódzkim i z Rzecznikiem Praw Dziecka. Mam nadzieję także, że miasto Łódź się przyłączy. Ja rozmawiałem z panią prezydent w tej sprawie. Myślę, że po pewnych analizach będziemy mogli powiedzieć Państwu więcej na ten temat, ale myślę, że podejście Pani Prezydent jest oczywiście do tego pozytywne. Te sprawy nie powinny nikogo dzielić. Miasto jest właścicielem też ewentualnych nieruchomości, które mogłyby być taką podstawą materialną tego muzeum, czyli miejscem, gdzie byśmy je konkretnie tworzyli, natomiast w sensie instytucjonalnym muzeum zostało już powołane. Była taka potrzeba, aby właśnie muzeum przypominające ten bardzo delikatny temat przecież, bo dotyczący najmłodszych, powstało. Od lat była taka potrzeba. Tu w Łodzi były środowiska, które tę pamięć pielęgnowały, zdawały sobie sprawę, że my musimy światu o tym opowiadać, to jest ważne dla nas i całego świata. Więc dziękuję przede wszystkim tym wszystkim środowiskom, które nad tym pracowały, pamiętały o tym. Od 2013 roku odbywały się marsze
które upamiętniały to miejsce i to wydarzenie. I to będzie także Muzeum Uniwersalne. Ono będzie mówiło w ogóle o martyrologii polskich dzieci. Nie tylko tutaj na Przemysłowej, ale na Zamojszczyźnie, na Wołyniu, w Wywózkach, a także, to też zapomniany temat, dzieci rodziców, którzy byli mordowani już w czasach stalinowskich. I to wszystko powinno być upamiętnione i o tym powinniśmy w odpowiedniej formie opowiadać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Temat Stanisławy Leszczyńskiej związany jest z dziećmi, temat Muzeum przy Przemysłowej również związany z dziećmi, no i Dzień Dziecka. Chciałem pana zapytać, Ministerstwo Kultury, to jest misja, aby kształtować młode pokolenie właśnie poprzez kulturę i sztukę. W jaki sposób trafić do tego młodego pokolenia, aby wyrosło nam wrażliwe na kulturę i sztukę? Dzieci w ogóle się kojarzą z nadzieją. Po pandemii też mamy czas nadziei na to, że przezwyciężymy te wszystkie złe miesiące czy trudne miesiące i będziemy dalej dynamicznie się rozwijać jako wspólnota polityczna i kulturowa. A do młodzieży trzeba trafiać oczywiście językiem młodzieży i dlatego wszystkie nasze instytucje, które tworzymy, a tworzymy właśnie po to instytucje, żeby komunikować się ze społeczeństwem, także z młodym pokoleniem, te instytucje stosują nowoczesne technologie rozmowy, dialogu, komunikacji i także stosują język młodzieżowy, ale to nie jest uleganie jakby jakimś takiej presji kultury paramłodzieżowej. To jest raczej stworzenie przestrzeni na debatę, dialog i edukację. Tu musi być mądre wyważenie edukowania z podejściem, który przede wszystkim mówi językiem młodzieżowym, językiem zrozumiałym dla młodego pokolenia. Tu też chyba duża rola internetu i tej kultury audiowizualnej, ale też pojawia się obawa, aby ten internet dobrze wykorzystać, bo on często nie jest dobrym źródłem informacyjnym. To miałem na myśli, panie redaktorze, mówiąc o nowych technikach, a jednocześnie o takim wyważeniu spraw. No wiadomo, że internet jest czymś wspaniałym i oddziałującym na wyobraźnię, ułatwiającym nam życie, a jednocześnie jest potwornym zagrożeniem, jest miejscem pełnym zasadzek, jest miejscem, gdzie manipulacja się może rozwijać jeszcze bardziej skutecznie niż za pomocą starszych technologii. Więc powinniśmy być świadomi tych zagrożeń, ale jednocześnie odważnie stosować nowoczesny język i nowoczesne środki komunikacji. Chciałem jeszcze zapytać o temat związany już może nie bezpośrednio z kulturą i sztuką, ale na pewno z rozrywką, a w zasadzie ze sportem, o Euro 2020. Będą mecze transmitowane na antenie Telewizji Polskiej, ale wielu kibiców, a przynajmniej część, wybierze się być może, żeby twarzą w twarz uczestniczyć i zasiąść na trybunach. Nie obawia się pan sytuacji? Wiemy już, że częściowo będzie można uczestniczyć bezpośrednio w tych rozgrywkach. No tak, ale będzie to w reżimie sanitarnym, zgodnie z wymaganiami związanymi jeszcze z pandemią, no gasnącą mam nadzieję, ale wciąż jeszcze funkcjonującą, znaczy zagrażającą nam. Zdrowy rozsądek mam nadzieję, że tu zwycięży i nie będzie też szczególnie wielu jakichś ekscesów. No to są pierwsze tygodnie spadku pandemii, prawda, więc no, musimy być wciąż ostrożni. Serdecznie. Ale liczymy na emocje sportowe oczywiście i trzymamy najwyższej miary. Tak za polską drużynę. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.